Szokaj, 23, Rumaza, 25, Kurtyna, 26, Oberwy, 27, Dark Andrea, 34, Leonardo, 31, Paweł Brody, 43, Roma, to są osób, 36, Czerwony Klas, 37, Maciej Kulicy, Wieczor, Maciej Markowski, Czerwony, Problemowski, 60, Szymon Wesołowski, 61, Paweł Brody, 65, Wasosz Krewowi, 69, Maciej Jarosz, 73, Andrzej Misterski, 75, Dariusz Wieczor, 73, postaram się przez cały czas przybliżać te, jakby się mogło wydawać, skomplikowane zasady futbolu amerykańskiego. Jak się pewnie w trakcie okaże, te zasady nie są takie trudne. Jak na razie czekamy na wyjście obu kapitanów na murawę boiska, gdzie dokona się tak zwany coin toss, czyli rzut monetą, w którym zostanie zadecydowane, która drużyna zacznie na której połowie oraz która drużyna rozpocznie w formacji ataku, a która w formacji obrony. Jednak zanim obie formacje ataku oraz defensywy wejdą na boisko, wcześniej pojawią się special teams. I w trakcie właśnie teraz rzutu sędziowskiego, który zaraz się dokona, będziemy wiedzieć, która drużyna będzie piłkę odbierać, a która piłkę wykopywać. Teraz uściski życzenie sobie powodzenia w meczu. Te wszystkie kulturalne gesty, to całe summer vive. W dniu meczu już za chwilę odejdzie w niepamięć, ponieważ jak wiemy, futbol amerykański to sport kontaktowy, to sport kolizyjny, gdzie liczy się agresja, skupienie, koncentracja i pokonanie rywala. A teraz sędzia jeszcze tłumaczy zawodnikom, że moneta stara się sporła i reszki. Zawodnicy wybierają stronę, którą chcą, żeby wypadła. I mamy rzut monetą. Zaraz dowiemy się, jaki jest wynik tego rzutu. Drużyna personalnie wygrała losowanie i przeniosła wybór na drugą połowę. Ja dokładnie słyszałem, że w tym sekundzie na stronie okazało się Sara Szczecin. Wygrała rzut monetą i zadecydowała, że w drugiej połowie będą się odbierać piłkę, a jak na razie tę piłkę będą odbierać Seahawks Gdynia. To oznacza, że drużyna Seahawks po zakończeniu akcji w formacjach specjalnej rozpocznie od formacji ofensywnej. Natomiast Husaria Szczecin wyprowadzi na murawę swoją formację defensywną w pierwszej kwarcie. Cały mecz futbolu amerykańskiego będzie trwał 4 kwarty. Każda kwarta trwa 12 minut. Jednak czas to pojęcie względne futbolu amerykańskiego, ponieważ mamy tutaj przerwy na żądanie, przerwy na kontuzję, przerwy w grze, tak negatywnym tego słowa jakiegokolwiek innego rodzaju przerwy, które sprawiają, że mecz, który powinien trwać 40 minut, będzie nam dostarczał emocji przez co najmniej 2 godziny. Formacja specjalna z Kołstynia jest już na boisku. To oni będą odbierać piłkę i to oni po zakończeniu tej akcji, po akcji powrotnej, wyprowadzą formację ofensywną, a jak na razie będą starali się dotrzeć z piłką jak najdalej w górę boiska w kierunku pola punktowego, które jest oznaczone pomarańczowymi pachołkami na jednym końcu i drugim końcu boiska. Kopacz drużyny gości już przygotowuje piłkę. Stawiają, przekazuje swoim kolegom, w którym kierunku będzie kopać, w którym kierunku mają podążać jego zawodnicy. Widzimy szybki wykop, krótki wykop. A teraz po drugim skupie będzie zawodnicy 26 powinien wyrwać.
powstrzymanie i to jest dobra akcja kompletna. Jeszcze pojawiła się tam flaga na wojsku już teraz na samym początku. Flaga, czyli ta taka żółta szmatka rzucona przez sędziego oznacza, że w trakcie rozgrywanej akcji doszło do przewinienia. I zaraz, jaki jest wytyk sędziego, dowiemy się od tego pana w białej czapeczce, który jest sędzią głównym. Warci, przewinienie osobiste numer 69 w drużynie Seahawks, 15 radów A i pierwsza próba. Że z miejsca, w którym została zakończona akcja, piłka zostanie cofnięta o 15 yardów. To za sprawą kary, za sprawą przewinienia, którego dopuścił się Paweł Fabik. A jak na razie przechodzimy do pierwszego raju ofensywnego Seahawks. Formacja ataku ma 4 próby na przejście 10 yardów. Jeżeli uda im się ta sztuka, to są nagradzani kolejnymi 4 próbami. Jeżeli nie, piłkę przejmuje przeciwnik, to on wyprowadza swoją formację ofensywną na boisko. A jak na razie przechodzimy już do meczu. Na rozegraniu Mika Brown, polski Russell Wilson, polski Wolfgang. Na w okolicy 17 yardu, także duża zdobycz jardowa teraz ze strony amerykańskiego linebacka. Kolejna pierwsza próba zdobyta przez Seahawks Gdynia. Znajdują się już bardzo wysoko, ale Angelopis rozpędza się jednak wcześniej. Kamera już zbiera dźwięku? Zatrzymują akcję. Nie będzie się podpalił. Przed akcją Fan Start, numer 87, żyla ataku. 5 yardów kary, wciąż pierwsza próba. Doszło do przewinienia Fan Start, czyli jeden z zawodników ofensywy, który znajdował się na linii, ruszył jeszcze przed snapem piłki, jeszcze przed oddaniem piłki w ręce rozgrywającego. Stąd kara 5 yardów. Dalej będziemy mieli pierwszą próbę. Jednak tym razem drużyna Seahawks Gdynia znajduje się na 14 yardzie koło przeciwnika, a 14 yardów, czyli koła kontrola. Zdobyte już na starcie leczył przez Jakuba Mazana. Kapitalnie tutaj wątpliwe. Pracować w pierwszej kwarcie, a teraz po zdobyciu przełożenia drużyna Seahawks Gdynia ma okazję podwyższyć wynik za pomocą dwóch rodzajów podwyższenia. Może być to podwyższenie za jeden lub za dwa punkty. Teraz Seahawks Gdynia próbowali podwyższyć wynik za jeden poprzez kopnięcie piłkę, musiała przejść nad poprzeczką między słuchami. Przed akcją, offside starter, drużyna obrony. Tak to jest to odrzucona, powtarzamy podwyższenie. Przewinienia offside, dopuścił się jeden z zawodników drużyny gości. To znaczy, że znajdował się za linią wznowień, na którą wyznacza piłka wszerz boiska. Wpływa na końcu Seahawks ma 7-0. Wychodzą na prowadzenie Seahawks Gdynia. A po każdym zdobytym podwyższeniu, po każdych zdobytych punktach, znów na boisku pojawiają się formacje specjalne z tą różnicą, że teraz piłkę wykopywać będą Seahawks Gdynia odbierać Husaria Szczecin. I zobaczymy,
jaką odpowiedź przygotowała drużyna gości na te szybkie, szybko zdobyte punkty przez drużynę gospodarzy. Na pewno było to niejako zaskakujące, z jaką łatwością otwierał się Jakub Mazan. Wyrywał się z podkrycia swojemu zawodnikowi defensywnemu. A teraz mamy też krótki wykop. I będziemy chyba podjęli po zawodnikami. Jeszcze Antonowicz zatrzymany na 42 jardzie własnej połowy. To także jest dobra akcja powrotna, ponieważ w przypadku takiego konwencjonalnego rozegrania akcji powrotnej, kiedy piłka dotyka pola punktowego przeciwnika za sprawą wykopnięcia tej piłki, mamy tak zwany touchback i ofensywa rozpoczyna swój graj 20 jardów własnej połowy, a tym razem właśnie dzieje na 41 jard własnej połowy i zawsze się na tarczy. Zobaczmy, jaką to zatrzymany przez Michała Marwowskiego. Zamknięta ofensywa Kusami Szczecin na 2, przepraszam, na 7 jardów. Podawała w środek boiska, prawie robi wielką różnicę, prawie to podanie było złapane przez jeden z wide receiverów Kusami Szczecin. I to prowadzi, to niezłapane podanie prowadzi do drugiej próby, dalej do przejścia z pory, bo 16-metrowy dystans. Jeszcze raz, niesamowicie cofnął ofensywę drużyny gości. Także czwarta próba. I do zdobycia 30 jardów. Także tutaj biorąc 35, szacunajcie, nie? Kurwa. By oddalić się jak najbardziej od miejsca, w którym się teraz znajduje. Zoom ma coś takiego. Wykop na prawą stronę miejsca, piłka opuszcza. Że jak źle puścisz, to miejsce na 40 jardzie połowy przeciwnika i to z tego miejsca rozpocznie swój rajd ofensywny po raz kolejny. Ofensywa z Kostynia, czy nie udało się zdobyć punktów Kusami Szczecin w odpowiedzi na te pierwsze punkty zdobyte przez Jakuba Mazana. Defensywa z Kostynia na razie górą nad ofensywą Kusari. A teraz pierwsza próba, 10 jardów do przejścia. Formacja ataku, drużyna gości. Dobra, przyjdźcie, a dużo szansy na zagranie. W wyniku kolizji spadł gaz rozgrywającemu z Kostynia, co oznacza, że będzie musiał, prawdopodobnie będzie musiał opuścić boisko na tę jedną akcję. Musi czas jest, nie? Za ukupy, spadł gaz.
zatrzymują akcję przed wznowieniem kanabójstwa. Nie było fału. Nie było żadnego przewidziania. Przez jednego sędziów. Wracamy do meczu. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia już na połowie przeciwnika. Ofensywa skok z Gdynia. I teraz Angelo Miss na rozegraniu oddaje piłkę do Sebastiana Krzysztofka. Poruszył się w tyle, to jest ten solidny zdobyć. Sebastiana Krzysztofka, chyba 5 yardów. Zdobył Sebastian Krzysztofek w tej akcji. Na boisko powraca, jeszcze nie powraca. Tam dalej, Angelo Miss na rozegraniu. Pozycja nie taka sytuacja. Druga próba pięcia, druga przejścia. Jeszcze raz przebiegowany razem Angelo Miss. Ale jeszcze raz zatrzymany Angelo Miss. Zatrzymał go Christian Foster. Cofnięta ofensywa Seahawks wymiana 2 yardy, także teraz do przejścia 7 yardów w trzeciej próbie. I ta bramka kolejny marsz na górę złapany, marci góra znosi jak najdalej górę boiska. Uniemożliwił mu tam szukę Marcin Mikała. I mamy czwartą próbę. Do przejścia 3 yardy. Jeżeli teraz nie uda się przejść wymaganych yardów przez skok z tym, aby otrzymać kolejny zestaw 4 prób, to piłkę przejmują Husaria Szczecin. Że nie lada zadanie stoi teraz przed defensywą Szczecińskiej drużyny, a zobaczmy, jak skąd presję czwartą drugą bramkę do skoku Gdynia. I ta brama zatrzymuje piłkę. Symulacja podania, jednak to była zdymka. Ciekawe zwierzchnie, i ta brama po zamysku jednak wcześniej pojawiły się też flagi na boisku. Prawdopodobnie przewinienia offside to dopuścili się defensywni liniowi. Drużyny ze Szczecina. Offside w drużynie obrony. Ta kamera jest odrzucona. Pierwsza próba. Ale ponieważ znowu pierwszą próbę, to po prostu ta kara została odrzucona. Pierwsza próba zdobyta przez Mika Brown. Najpierw on musi w ogóle chcieć. Ale będzie chciał, bo on nie będzie zrobił kroku w tył, chyba że sobie znajdzie coś. Kolejny pierwszy próby rozpoczyna ofensywę. Ale on ma kamerę HD. Drużyna gospodarzy 10 yardów do przejścia. No chyba się już Piotrowi HD. Sam mówiłeś, że robi mini koszykówkę w HD. Piotr nagrywa. Skoro nagrywa, to i ten smutkować można. Dobra, podanie na prawo. Pytanie tylko, czy sam będzie próbował coś robić, czy nadal nas brą. Taniej będzie mu samemu. Także będziemy mieli drugą próbę 10 yardów do przejścia. To nie jako próbacja. Nie, no, samemu, ale jak nie wiem, co nikogo znajdzie tej chodzi. Ale może nie tyle, co nam. Rzuci mu w cenę wynagrodzenia za halę i chuj. Dorzuci stówę ekstra. Obiad u męża i chuj. Dobra, dalej już poczeka szoka, ten w górę boiska. O, ale przez trzech defensorów. Nie słychać tego, nie ogląda tą misję zapoznawczą. Tomek nie jesteś w stanie tego sam zrobić. To był głupi fan. No way! Tylko my mamy koncesję w tej części Europy.
Zresztą my kochamy Stalex Ligę. Kochamy Stalex Ligę. Aha, jesteśmy w Gdyni. We love it Stalex Liga. We love it Stalex Liga. I to właśnie te 5 jardów dzieli teraz skok z dnia od kolejnego przyłożenia. Świetna teraz praca nóg. Brown zaprocentowała kolejną pierwszą próbą i co najważniejsze jeszcze bardziej przybliżyła ofensywę do pola punktowego. Krzysztofka szukał sobie miejsca w środku. Sebastian Krzysztofek, tam jednak go nie było. Wszystkie szczelinie, jak to nie jest moja wina, że nie potrafię mówić po polsku. Zamknięte przez defensywy gminowy Husarów Szczecin. Także druga próba. Teraz już 5 jardów do przejścia. I gara. Niekompletne. Dobrze pokrył Marcinę Brunę, Marcin Gała. Wskazuje Marcin Bruna, że doszło do rozładu kontaktu defensora z zawodnikiem odbierającym piłkę. A tymczasem trzecia próba, dalej 5 jardów do przejścia. Dobra, on sam zatrzymuje piłkę dla siebie. Szukał sobie miejsca w środku Mika Brown, jednak zatrzymany jeszcze przed polem punktowym. I w czwartej próbie naprawdę niewiele jardów dzieli. Skok z Dynia. Zaledwie 2, ale jednak te 2 jardy potrafią być czasem nie do przejścia, jeżeli defensywa staje na wysokości swojego zdania. Także czwarta próba. Na boisku pojawił się Angelo Pilis i to w jego ręce poszła piłka zatrzymany jednak. Ale nie gadaj, bo ja jestem w pracy. Kolizji między nieporozumieniem jakiegoś między rozgrywającym a running backiem. Już skarbła zdejmuje sobie ofensywa po zatrzymaniu rali ofensywnego z Kołodzynia i to ich ofensywa teraz wchodzi na boisko. I na pewno też nie lada wyczyn. Nie lada wyczyn muszę dokonać. Zawodnicy drużyny gości znajdują się bardzo blisko swojego pola punktowego. Jeżeli zawodnik z piłką zostanie powalony we własnym polu punktowym, kończy się to zdobyciem 2 punktów przez defensywę, tak zwane safety. A tymczasem akcja biegowa Christian James Williams. I w pierwszej próbie ofensywa Husarów Szczecin cofnięta na 3 jardy. Także dalej drugi safety spoczywa na drużynie gości. Rozgrywającego, ale doszło też do konfliktu na boisku. Jeden z zawodników Husarów Szczecin leży na murawie. Gdzie
Spójrz z boiska. Miejmy nadzieję, że nic poważnego się nie stało, że dzisiaj zobaczymy na boisku. A tymczasem trzecia próba do przejścia 12 jardów, ale co ważniejsze, bardzo blisko pola punktowego. Ostatnie pola punktowego z nimi się wstaje. Powędrował na 37 jar. Teraz bardzo ciekawa zagrywka została zastosowana przez Kuzarię Szczecin. Podanie do Przemysława Papusa. Po złapaniu zostało od razu przekazane, odrzucone do tyłu kierunku Jamesa Williamsa i tak. Kurwa, jaka różnica. Zaprezentowała, zaskutkowała. No starej to się może zjebać ten zoom, zadubać w nosie, on leci, a tu wciśnie to nie jest. Nie znajduje się już pod własnym polem punktowym. Akcje podają dany raund dużo czasu, pozywa się piłki, nie mógł znaleźć nikogo ze swoich kolegów rozgrywający. Dużo czasu miał na to podanie, także świetna tutaj praca przez linię ofensywną wykonana, jednak to nie było wystarczające. Druga próba, dalej 10 latów do przejścia przez Kuzarię Szczecin. I chociaż długo utrzymał się na nogach, James Williams, jednak zdobyty niewiele jak jeden jad, trzecia próba, 9 jardów do przejścia, futbol amerykański. Najważniejsze to poruszać się w górę boiska, ponieważ poruszanie się wcześniej tak naprawdę nie zdobyła jardów. No jak wytłumacz? I będziemy mieli czwartą próbę. Jak można poruszać? Już widzę zmianę formacji ofensywnej, także fartować będą. A tam jest dół. Tam jest prawo, tam jest lewo, kurwa, nie tutaj dół. Oczywiście jest to. Ty patrzysz na małego, to masz dół. Będzie pomóc tylko. Piłka zatrzymała się tuż pod polem punktowym. Żaden z zawodników, czy to Ramon Tegenes, czy Mario Brown, nie próbowali tej piłki łapać. W przypadku, gdyby Mario Brown zabezpieczył piłkę we własnych rękach, zostałaby ona zatrzymana tam, gdzie by tę piłkę umieścił w swoich rękach. Także sam daje jego miejsca, by rozpoczynała ofensywę z kołysnienia wtedy, ponieważ piłka zawędrowała tak daleko pod pole punktowe. Z czwartego jardu własnej połowy ofensywę rozpoczynając z kołysnienia. I zobaczmy, jeszcze niedawno groźba safety widniała nad Kuzarią Szczecin. Teraz safety mogą zdobyć defensorzy.
Chciałbym bardziej żyć, ja bym to przyjścia. Tak mam jeszcze raz, co ja mam. Ulubieńcem amerykańskiego rozgrywającego pierwszą kwartę. Teraz słuchamy fanki. W ten sposób kończymy pierwszą kwartę. Krótka przerwa. W tej krótkiej przerwie wracamy do drugiej kwarty. Przypominam wynik to 7-0. A teraz dojdzie do zmiany połów. Zmiany się ponownie w drugiej kwarcie. Drużyna Mistrza Polski gra na Narodowym Stadionie Gdyni. Uprzejmości prezydenta miasta Gdyni, pana Wojciecha Szczurka. Sponsorem tytularnym Seahawks Gdyni jest miasto Gdyni.